Koszenie łąki może nie jest niczym nadzwyczajnym, ale koszenie łąki kosą w dzisiejszych czasach to już rzadkość. Aby kosa nie poszła w zapomnienie, organizowane są różnego rodzaju zawody. Młodzież może wówczas zobaczyć kosę w akcji, a starsi przypomnieć sobie, jak to się kiedyś trzeba było namęczyć, żeby w ten sposób poradzić sobie z trawą. W Brennej Malince już od 12 lat organizowane są Mistrzostwa Górali Karpackich w koszeniu łąki. 12 lat temu pojawił się taki pomysł i on został zrealizowany. Jego autorem był Zygmunt Greń z Brennej, człowiek taki, instytucja, prezes aktualnie Związku Podhalan, oddział tutaj Górali Śląskich w Brennej i zaczął tą współpracę z panem Andrzejem Cieślarem tutaj w Brennej Malince, na granicy Brennej i Wisły. I ta impreza tutaj zupełnie na Groniach no, weszła już w tradycję, no i przyjeżdża tutaj co roku kilkunastu, kilkudziesięciu zawodników, żeby kosić łąkę i nie tylko. W tym roku do rywalizacji stanęło 10 zawodników, w tym dwie kobiety. Ich zadaniem było wykoszenie jak największej powierzchni w czasie 2 minut. Takie rekordy, które tutaj padały dotychczas, to mniej więcej 54 metry kwadratowe, które udało w te 2 minuty się najlepszym zawodnikom skosić. Kobiet zazwyczaj jest mniej troszeczkę w tych konkurencjach startuje, no za to walka jest równie zacięta, także panie gonią te rekordy panów. O tyle jest może troszkę trudniej tutaj w Brennej Malince, że są dość duże pochyłości. Łatwo nie jest, ale jak przyznają zawodnicy, chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Po raz który? Trzeci jestem. Już jakieś sukcesy? No sukcesów nie mam, ale sprawdzam się. Czy jeszcze mogę? Udoskonala pan jakąś tą swoją technikę koszenia? Chyba, bo ja mam praktykę z młodości. Z młodości to zostało i właśnie szukałem takich możliwości, żeby się sprawdzić. No właściwie co roku tu uczestniczę w tym, w koszeniu. Tam udało się mi już i drugie miejsce zająć. Trzecie, pierwszego jeszcze nie zdobył. Może dzisiaj? No może dzisiaj, może się uda. No, jak będziecie kibicować dobrze, to... Kibicowaliśmy, ale Paweł Sztwiertnia z Ustronia nie zajął pierwszego miejsca, a podobnie jak w zeszłych edycjach drugie. Najlepszy w koszeniu łąki okazał się Jan Bednarz z Rajczy. Jeżeli jednak ktoś w tej konkurencji nie czuł się zbyt pewnie, mógł wziąć udział w takich zawodach jak toczenie balasiana czy dojenie krowy. Uczestnicy radzili sobie doskonale, a kibicowały całe rodziny. Spotkanie u gazdy to również okazja do posmakowania regionalnej kuchni. Zaś o oprawę muzyczną zadbała Kapela Góralska. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. Brawo!